Blisko 650 górników i zaproszonych gości bawiło się na imprezie barburkowej w hali widowiskowo-sportowej w Głogowie. W tym roku biesiada prowadzona była pod hasłem Meksykańska Karczma Piwna. Górnicy, którzy przeszli w mijającym roku na emeryturę, otrzymali podarunki. Zebrani w hali dołowcy odśpiewali górniczą pieśń, ale nie zapomnieli również uczcić minutą ciszy tych kolegów, którzy do kolejnej barburki nie doczekali. Karczma Krajowego Związku Zawodowego Pracowników Dołowych tradycyjnie jest największą w regionie. W sobotę 650 osób i w niedzielę tyle samo będziemy gościć pod dachem głogowskiej hali. Co roku świetnie się bawimy, nie inaczej będzie w tym roku. Jadła i picia nie zabraknie, powiedział Jan Młynarczyk, przewodniczący Krajowego Związku Zawodowego Pracowników Dołowych. Jednym z bawiących się na biesiadzie był Lucjan Stelmach, górnik od 7 lat pracujący w ZG Polkowice-Sieroszowice. Za nami kolejny ciężki rok pracy. Teraz na karczmie możemy się zabawić i odreagować. Spotykamy się z kolegami i rozmawiamy. O wszystkim, tematów kopalnianych oczywiście też nie może zabraknąć, powiedział Lucjan Stelmach. We'll be right back.